jest mi przykro z tego powodu, że pan Janusz taką drogę wybrał konfrontacji z Konfederacją, bo były inne propozycje i inną rolę. Ja już bym dla niego też widział niż ciągłe kandydowanie i no, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i myślę, że to jest właśnie ten moment. Konfederacja by już tego nie chciała. Myślę, że zostały spalone mosty. Co bym zmienił w Konfederacji? Tyle myśli? Czy właśnie brak pomysłów, panie pośle? Nie no, wiele rzeczy, no to jest bardzo szerokie pytanie, tak? No, wiadomo, że w każdej takiej większej koalicyjnej organizacji są ludzie o różnych koncepcjach i różnych pomysłach, tak? Różnych poglądach również, więc oczywiście, że ja bym chciał, żeby więcej było akcentów na przykład na tematy wolnościowe niż na te takie narodowo-konserwatywne. No ja wiem, że scena polityczna obecnie raczej przechyliła się w tę stronę z oczywistych powodów, bo takie są po prostu tematy w dyskursie publicznym. No, nie mówi się za dużo o podatkach czy o nie wiem, legalizacji marihuany, załóżmy, tak? Tylko mówi się o problemach z imigracją. Czyli parol, że tak powiem, zaciągnięty na wolnościowe sprawy, według pana. No ja bym, no tak, ja bym oczywiście chętniej więcej czasu, więcej energii poświęcał na takie tematy. Natomiast no tak jest. No, no wiadomo, co bym zmienił też, jeśli chodzi o swoją pozycję, prawda? Więc zależy pod jakim względem. Myślę, że bardzo szeroko zakrojone pytanie i można by na nie długo opowiadać, a przecież to taka krótka audycja, nie mamy czasu tu wykładów prowadzić. Ale tak reasumując, nadaje się pan na lidera Konfederacji takiego też faktycznego w kontekście posiadanej władzy, bo skoro mówi pan o zmianie swojej pozycji? No już niekoniecznie aż tak bardzo, natomiast no, to już nie mnie oceniać, czy się nadaje. To już jeśli inni to po tym się poznaje tego, kto się nadaje na przód, że inni za nim idą, podążają, że upatrują w nim tego lidera, tak? Nie, że on przychodzi i mówi, ale ja byłbym świetnym tam władcą Konfederacji świata czy czegokolwiek innego, no bo to każdemu się tak pewnie wydaje. No natomiast pewnie nie uchyliłbym się od niesienia cięższego niż do tej pory brzemienia, bo do tej pory to jestem nawet poza jakimiś władzami Konfederacji w ogóle, więc śmiało. Szanowni Państwo, Dobromir Sośnierz zgłasza swoją gotowość do noszenia na plecach Konfederacji świata i okolic, jak to było stwierdzone. Ale panie pośle, wracając też do tematu samej Konfederacji w kontekście tych trzech frakcji, pojawia się taka pewna teoria dotycząca właśnie Grzegorza Brauna, że ta deklaracja Bosaka i brak prawyborów, które byłyby w 2020 roku przed wyborami, no to jest gra policzona na to, żeby Grzegorza Brauna z tego wyścigu o prezydenturę wykluczyć. No bo wiemy, jaki jest też podział w Radzie Liderów Konfederacji. Wiemy doskonale, jak to wygląda w kontekście też sił faktycznych tych partii. Jak pan na to patrzy? Czy pan popiera tę tezę? Znaczy, no na pewno brak prawyborów, jednocześnie wykluczenie kandydatury Grzegorza Brauna. To jest, że tak powiem, logiczna implikacja tego stwierdzenia. To nie jest tak, że to moim zdaniem czy czyimś zdaniem jest inaczej. No, jeśli nie będzie prawyborów, no to tylko będzie wskazanie Sławomira Mentzena, no to nie będzie możliwa kandydatura Grzegorza Brauna. Czego to wynika? Czy Grzegorz Braun na przykład jest w Konfederacji, w sensie dla części może liderów Konfederacji on nie jest, ale oni się z tego powodu nie cieszą na przykład? Znaczy, no zwolennicy Grzegorza Brauna się nie cieszą i tam sam Grzegorz Braun też, no... Ale mówię o samych liderach, czy na przykład w kontekście tej decyzji wobec niego, czy to jest tak, że ci liderzy Konfederacji myślą sobie, no on już tutaj jest, da jakieś poparcie, no ale nie cieszymy się z tego powodu, że on tutaj jest. No tak jak przed chwilą powiedziałem, są różne środowiska i nie wszyscy nawzajem zgadzają się ze sobą we wszystkim, również w sprawach, nazwijmy to, takich wizerunkowych, tak, w sposobie prowadzenia polityki, więc na pewno jest tak, że część osób uważa, że to niedobrze, żeby Grzegorz Braun reprezentował Konfederację. To stwierdzenie, myślę, że nie jest kontrowersyjne, że część osób w Konfederacji tak uważa.
No pamiętam, jak pan komentował sprawę gaśnicy i to nie były najbardziej pochlebne opinie, jakie w życiu słyszałem na pewno, więc może pan również się zalicza do tego grona. No, też uważam, że sposób prowadzenia dyskursu, nazwijmy to politycznego, polegający na rozbijaniu mikrofonów na przykład, albo zapasach z ministrem Szumowskim i tego typu hece, to nie jest stylistyka, w której ja chciałbym, żebyśmy pracowali. Uważam, że jest to jednak wyjście w taki obszar warcholstwa politycznego, który no, mnie się osobiście nie podoba. Znaczy widzę, że jest w elektoracie nawet część ludzi bardzo zachwyconych takim postępowaniem. Natomiast no, mnie osobiście wydaje się ono głęboko niewłaściwe i każdy sobie może wyobrazić, że gdyby posłowie lewicy postępowali w podobny sposób, to chyba nie chcielibyśmy, żeby ten kraj tak wyglądał, że przychodzą jedni na spotkania drugich, rozbijają mikrofony, a potem drudzy odwetowo na spotkania pierwszych i tam rozbijają mikrofony. No wydaje mi się, że debata publiczna nie powinna tak wyglądać. Choć w zapasach kiedyś by się potęgą, szanowni państwo, ale w związku z tym, czy uważa pan, że prędzej czy później nastąpi koniec brana w Konfederacji, czy jakby ta symbioza, nawet czasami bardzo ciężka, ale jednak utrzyma się jeszcze przez lata? No myślę, że to zależy od, nie tylko od tego, co jego krytyczni recenzenci o tym uważają, ale również od tego, co on sam będzie robił. No, jeśli jednak powaga zwycięży i nie będzie kontynuacji takich tutaj formatów, że tak powiem, jak interwencja mikrofonowa, no to myślę, że będzie łatwiej się dogadać niż wtedy, kiedy one będą. Ja zawsze mówię, że Konfederacji powinniśmy grać na różnych fortepianach i różnych estetykach i stylistykach i to nie ma w tym nic złego, że ja się w czymś jednym czy drugim nie zgadzam z Grzegorzem Braunem. Natomiast no, problem jest wtedy, kiedy ktoś w ten swój fortepian tak wali, że inne przestają być słyszalne i zauważalne, bo wszyscy skupiają się tylko na tym, że ktoś właśnie rozwalił swoją klawiaturę. No, 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 wydaje mi się, że trochę... Panie pośle, tak. Tutaj postawimy kropkę i przejdziemy do ostatniego pytania, jeśli chodzi o Konfederację, Artur Dziambo, a Janusz Korwin-Mikke. Czy według pana oni jeszcze kiedykolwiek, chociaż jeden z nich wróci albo dostanie taką szansę i jeszcze w kontekście oczywiście Janusza Korwin-Mikkego, on zapowiada kolejny start w tych wyborach prezydenckich. To myśli pan, że to będzie wielki powrót? Myślę, że wyniki ostatniego wielkiego powrotu na eurowybory i jeszcze wcześniejszego wielkiego powrotu na wybory samorządowe czy tam świadczą, że nie. Ja już swoje zdanie też powiedziałem parę razy.